Przewodniczący, Szanowni Państwo, Rada. Już tradycją jest, że nowo obejmujący urząd starosty powinien powiedzieć coś na temat przyszłej czteroletniej kadencji. Nie sposób mówić o przyszłości, nie nawiązując do przeszłości. Po pierwsze chcę powiedzieć, że pracować będę sumiennie tak jak w poprzedniej kadencji. Dlaczego chcę nawiązać do przyszłości? Pierwszym zadaniem, jakie nas czeka w 2011 roku, to jest dokończenie inwestycji, realizacja inwestycji rozpoczętych w tymże roku. W tymże roku, a nawet w roku 2009. Czyli priorytetowymi inwestycjami na 2011 rok to jest ukończenie budynku dydaktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Następnie największa inwestycja na terenie miasta, bo powiat robił jedną inwestycję większą, ale na terenie wiejskim, czyli drogę, czyli ukończenie budowy nowej siedziby starostwa, zarówno ukończenie budowy, jak i wielkie wyzwanie, wyposażenie ją w takim standardzie, by petenci obsługiwani przez nas urząd byli obsługiwani w wyższym standardzie, wyższej jakości, by byli mocniej zadowoleni niż do tej pory bywało. Kolejnym wyzwaniem jest podjęcie się przebudowy bardzo trudnej drogi. Ja powiem zaraz dlaczego. Jana Pawła II, mówię to wszystko na 2011 rok. Dlatego, że ta droga oprócz przebudowy samej nawierzchni, budowy nowych rąk wymaga przeniesienia wszystkich mediów. Zmierzymy się pierwszy raz z taką inwestycją. Wszystkie media wzdłuż tej drogi muszą być przeniesione. Musi się to odbywać we współpracy z wieloma służbami, gdyż, jeszcze raz powtarzam, inwestycja ma charakter trudny. Jeśli chodzi o następne lata, zderzyliśmy się już z problemami Powiatowego Urzędu Pracy i z siedzibą, którą mamy oddane darmowe użytkowanie przez Urząd Wojewódzki. W poprzedniej kadencji się tego nie udało, natomiast to musi się udać w tej kadencji. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy powinni mieć lepszą siedzibę. Jest to oczywiście powiązane, mamy na oku taką siedzibę, jest to powiązane z naszym domem dziecka. Otóż, Szanowni Państwo, wszystkie trendy, jakie są w tej chwili, nakazują, by dzieci były wychowywane w rodzinnych domach dziecka, bądź w rodzinach zastępczych. Odchodzi się już od wychowywania dzieci w takowych placówkach, jakie my mamy. Te dwie rzeczy trzeba ze sobą powiązać. To znaczy, jeżeli nie będzie możliwości przekształcenia naszego domu dziecka w rodzinny dom dziecka lub mający charakter rodzinnego domu dziecka, będzie trudno znaleźć siedzibę dla pracowników Urzędu Pracy. Kolejną rzeczą, którą musimy się zająć, ja chcę się zająć, to jest to, co rozpoczęliśmy w tej tamtej kadencji, a mianowicie dalsza restrukturyzacja szpitala, dalsze poprawianie szpitala, poprawianie jakości świadczonych usług. Zrobiliśmy pierwszy krok tak naprawdę. Dokonaliśmy restrukturyzacji finansowej. Rozpoczęliśmy restrukturyzację świadczeń usług medycznych w sensie jakości. Natomiast tego jeszcze żeśmy nie zakończyli. Doposażamy go do tej pory cały czas. Ja tylko dodam, że to jest pierwszy rok 2011, jak następny, mam nadzieję, kiedy ten szpital ma własne środki w postaci kilku milionów zysków, których powiat nie zabiera po to, by budować drogi lub robić inne rzeczy. Powiat, jako właściciel tej spółki, będzie te zyski inwestował w szpital, by poprawić jakość usług. Czekają nas spore remonty szpitalu, by dostosować budynki do standardów. Czeka nas w tej kadencji najcięższa rzecz, Szanowni Państwo. Zmiana mentalności pracujących tam ludzi. To wszystko, co związane jest z finansami, dziś oceniam, że może być prosto. Natomiast zmiana mentalności pracujących w tym szpitalu może być bardzo trudna. Musimy pracowników
przekonać do tego, to co dla nas jest oczywiste, że najważniejszym w szpitalu jest uśmiechnięty pacjent. Czy nam się to uda? Nie wiem, będziemy się na pewno starać. Kolejną rzeczą, którą nie chcę zaniedbać, którą były bardzo duże efekty w poprzedniej kadencji, to jest nasza oświata ponadgimnazjalna. Wyposażyliśmy już budynki, w obiekty sportowe, wyremontowaliśmy. Czeka w tej kadencji podjęcie znów trudnej decyzji, a mianowicie podjęcie się trudu budowania kolejnego budynku dydaktycznego, myślę tu o zespole szkół ponadgimnazjalnych numer 3. Ten budynek powinien chociaż w tej kadencji zacząć rosnąć. Czy nam się uda go zbudować w tej kadencji? Nie wiem. Powiem dlaczego nie. Dlatego, że do tych wszystkich pomysłów musimy stworzyć dobre mechanizmy finansowania tych inwestycji. Jesteśmy w zasadzie już w 2011 roku. Fundusze unijne są rozpisane w ten sposób, że one były zaprogramowane w 2007-2013. I tak naprawdę na tak zwane twarde projekty, czyli budowa nowych obiektów, może być trudno pozyskać pieniądze. Natomiast nie będziemy ustawać w tym staraniach, by tych pieniędzy szukać nie tylko w miastach unijnych, być może w Ministerstwie Edukacji. Natomiast na pewno podejmiemy się tego wyzwania. Kolejna szkoła powinna mieć budynek dydaktyczny. To tak w skrócie. Nie będę zaniedbywał remontów. Pewnie pan radny, a zarazem dzisiaj członek zarządu spyta, co z drogami. Podobny poziom remontu, może odłożony z 2011 na 2012, ale nie zapominamy o remontach, o nakładkach, o podnikach. Chcę powiedzieć też, że będę utrzymywał tą tendencję, że nie różni się mieszkaniec miasta z mieszkańcem terenu. Ta równowaga musi być zachowana. Nie ma ludzi pierwszej i drugiej kategorii w tym powiecie. Wszyscy są ludźmi pierwszej kategorii i tak będę traktował. Dziękuję Państwu.